ja z kolei mam takie świadectwo w sumie życia. Będąc jeszcze w kościele w Gdańsku, Tomek Dorożała założył na Facebooku stronę Duchowy Ambulans. I tam na tym duchowym ambulansie oznaczył ileś tam osób, które mogą już mieć jakieś słowo, mogą się modlić. I byłem też jedną z takich osób. Nie wiem, około 9 osób tam było. W każdym razie do mnie napisała dziewczyna, że prosiłaby o modlitwę. Nie mam pojęcia, kto to był, skąd, nie znaliśmy się, nigdy nie rozmawialiśmy. Porozmawialiśmy, więc powiedziałem, ja mówię, słuchaj, jak chcesz, nie ma problemu, to jest mój numer telefonu, ale to twoim aktem wiary musi być, nie moim. Bo ja oczywiście chętnie, bardzo chętnie się pomodlę, ale to musi być twój akt wiary. Więc zadzwoniła do mnie i powiedziała, że ma jakiegoś krwiaka, gdzieś tam w okolicach, że tak powiem, kobiecych. Ja mówię, dobry, to pomodlimy się, ja wybierz to na po prostu według aktu twojej wiary i na mocy imienia Jezus. Więc pomodliliśmy się, powiedziała, że ona jak najbardziej przyjmuje tę modlitwę. Ustanowiliśmy, że ten krwiak wciągnie się mniej więcej tydzień czasu. Ustanowiliśmy, zostawiliśmy tak to. W każdym razie następnego dnia powiedziała, że ona mi nie powiedziała wszystkiego, bo ona właśnie była w szpitalu w momencie, gdy do mnie napisała i gdy ze mną rozmawiała. Okej. Okay. No bo jestem w szpitalu, bo prawdopodobnie jestem w ciąży. Okej. Okay. Zrobiła badanie. Mówi, że no tyle, że nie widać tego, ponieważ jest ten krwiak. Ja mówię, dobrze, no to w takim razie za tydzień, jak będziesz robić tam to badanie u lekarza, no to zobaczysz, że tam już nie będzie żadnego krwiaka, będzie tylko i wyłącznie, ja mówię, piękny, zdrowy płód. Oczywiście tydzień później wysłała przepiękne zdjęcia dziecka. Przecudowne zdjęcie po prostu, które uśmiech dało wielki. A wczoraj się urodził. Wspaniały. Amen. Zdrowy. 10/10. Amen. Więc modlitwa tylko i wyłącznie przez telefon. Nie trzeba kłaść rąk. Dla Boga nie ma. Odległość, czas, w ogóle Amen. Nie ma takiego pojęcia. Więc można, nie widząc w ogóle człowieka, nie rozmawiając nigdy prędzej, nie wiedząc kim jest, można się po prostu pomodlić przez telefon, ustanowić i przyjąć wszystko na mocy aktu wiary. Także piękne świadectwo, 10/10, więc amen. Amen.